Hej, cześć. Jesteśmy dzisiaj nad jeziorem Jabłowskim. Taka mała zmiana planów nam wyszła, bo chcieliśmy jechać na inne jezioro, ale ze względu na to, że jest brzydka pogoda, przyjechaliśmy tutaj gdzieś bliżej. Będziemy dzisiaj co, Karol? Testować zanętę, nie? Zawodniczo, tak. Tak, także taki mam plan, bo powoli się zaczniemy przygotowywać do naszych zawodów, tej olimpiady. No i teraz Karol montuje zestaw, ja zacznę robić powoli zanętę, rozkładamy się. Troszkę tutaj mrzy, pada deszczyk, ale jakoś to damy radę. Będziemy stosować tutaj zanętę Marcela van den Eyla. To jest zanęta G5, czarna, z przeznaczeniem na płocie. Ona jest dość taką zanętą, już w sumie gotową, taką mieszanką, z którą nie musimy za dużo kombinować tutaj. Właśnie, dopiero się będziemy trochę uczyć i poznawać tych zanęt, jest cała masa i tak ciężko trochę ten widzieć od razu. No dobra, zobaczymy jak nam się spisze. Jest pierwsza rybka. W 5-10 minutach od nęcenia. O, niedużo, ale jest. Jest fajna płoć w końcu. Ale chyba strasznie, chyba mają tarło właśnie, bo ma taką wysypkę. Jest strasznie taka chrapowata. Dobra, na jedną pinkę. Jest, nie jest taka zła. Całkiem spoko. No. Strasznie zimno tutaj mamy. Wieje wiatr, jest taka fala dość. No, tutaj mamy nogi w wodzie. Naprawdę kurczę. Ładno. Jest piękna płoć. Jest największa. No taka 20-25. No nie, no ładno, naprawdę. Zdobycz nęcniczego. Tak z braku laku, słabych brak, zaczęliśmy sprzątać trochę tutaj miejscówkę. Także to jest chyba dość ciekawa, ale zacznie tutaj. Uwaga. Normalnie. Porażka. Z jednego stanowiska. Tak. Jak się nie skończy. I okolic. Porażka jakaś totalna. O, zanęta, ładnie. Właśnie, tutaj zauważyliśmy, że wędkarze preferują zanętę linkara, nie trafera. Tutaj wszystko wnioskowaliśmy, co tutaj się dzieje na podstawie śmieci, czy detektywi. Można się ubrać. No, można się ubrać, wszystko. Znaleźliśmy kapcie, skarpetki. Nawet taka stylowa torebka, prawie że wiaderko metalowe. Wszystko, mamy pas. Można znaleźć, kurczę, skarb. Dobra, idziemy sprzątać dalej. Dobra, kończymy łowienie. Pogoda się nam psuje. Idzie burza, chyba. Zapaliśmy co tylko tych. Znaczy jeszcze było kilku mniejszych rybek, ale tak, no, może je wypuszczę z ręki. Nie takie ładniejsze tylko. No. O, aż też ładne. Fajne są rybki. W sumie ciężko teraz nam oceniać zanętę, bo to jest taka dość wczesna pora. Nigdy wcześniej chyba w kwietniu tak nie łowiliśmy na tym łowisku. No w sumie z łowieniem było bardzo słabo. Tam był. Zobaczymy. Pogoda też dzisiaj nie za ciekawa. O kurczę, szalona. Wszystko? Wszystko. Dobra, no co to, jakie wnioski? W sumie no... Nie ma co oceniać tak po pierwszym razie tej zanęty. Tak, tak. Trzeba popróbować trochę, trzeba i... No. Za tym razem jeszcze wyciągniemy. Tak, jeszcze mamy trochę czasu, tak przed zawodami będziemy jeszcze próbować może inne zanęty czy coś. Także na razie lecimy do domu. No jeszcze teraz zebraliśmy kupę śmieci masakryczną. Jeszcze może potem pokażemy na koniec jak to wyglądało. No ale to wtedy dzisiaj na tyle z naszej strony. My lecimy do domu. Połamania na waszych tutaj wypadach. Do zobaczenia w następnych filmach. Hej! Thank you.